Agnieszka Kossowska, Duże sprawy w małych głowach. Czyta Małgorzata Wilkosz. Mam na imię Zuzia. Mam 6 lat. Już niedługo będę miała siostrzyczkę albo braciszka. Bardzo się cieszę, bo będę starszą siostrą. Jeśli urodzi się braciszek, dostanie na imię Miłoszek, a jeśli siostrzyczka, to Helenka. Rodzice mówią, że nieważne, czy urodzi się synek czy córeczka. Ważne jest tylko, żeby dziecko było zdrowe. Mieszkam w górach, w domu razem z babcią Lodzią, dziadkiem Kaziem, psem Karusiem i dwoma kotami, Bolkiem i Lolkiem. Mam też świnkę morską, Tolę. Bardzo kocham zwierzęta. Dla moich zwierząt nie jest ważne, że jeżdżę na wózku, a dla ludzi czasem jest. Jak będę dorosła, napiszę książkę o mojej chorobie, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie chodzę jak inne dzieci. Napiszę, że mam mózgowe porażenie dziecięce. Wszyscy mówią w skrócie MPD, bo tak jest prościej. I każde jest trochę inne. Tomek trochę kuleje. Marysia ma problem z jedną nogą i jedną ręką. Ania jeździ na wózku, ale ręce ma całkiem zdrowe. Staś cały czas rusza rękami albo nogami. Nie robi tego, bo tak chce, tylko dlatego, że ma uszkodzony mózg. On nic nie może na to poradzić. Krzyś czasem wygląda na buzi tak, jakby się złościł albo robił dziwną minę. Ale tak naprawdę on się w ogóle nie złości. Najmocniejsze MPD ma w mojej grupie w przedszkolu Agatka. Ona często ma otwarte usta, a pani Asia wyciera jej ślinę, bo Agatce bardzo trudno ją przełykać. Często Agatka odzywa się, jakby krzyczała, ale nie robi tego, bo tak chce. To wszystko dzieje się przez uszkodzenie mózgu. Takie jest właśnie MPD. Nieraz, jak się cieszę albo bardzo złoszczę, moje ręce i nogi robią to, co chcą. Czasami może wygląda to tak, jakbym chciała kogoś uderzyć albo kopnąć. Ale oczywiście nie chcę tego. To trochę tak, jakbym występowała w teatrze lalek. Byłam tam z rodzicami niedawno na przedstawieniu. Do rąk i nóg lalki miały przywiązane sznurki, którymi poruszali aktorzy. Takie lalki nazywają się marionetki. Lalka w ogóle nie decydowała o tym, czy ruszy nogą. Często tak właśnie jest u dzieci, które mają mózgowe porażenie dziecięce. To wszystko wyjaśniła mi i moim rodzicom pani doktor neurolog. Muszę do niej chodzić regularnie na badania. Neurolog to lekarz, do którego chodzą dzieci i dorośli z uszkodzonym układem nerwowym i mózgiem. Bardzo dużo ćwiczę i muszę to robić codziennie. To się nazywa rehabilitacja. Ćwiczę albo z ciocią Natalią w jej gabinecie, albo w domu z rodzicami. Nie lubię tego, bo często w czasie ćwiczeń bolą mnie nogi. Spytałam panią doktor, po co muszę tak ćwiczyć. Przecież mózgowego porażenia dziecięcego nie da się wyleczyć. Wtedy pani doktor powiedziała mi, że jeśli nie będę ćwiczyła, moje mięśnie będą w coraz gorszym stanie i będą mnie coraz bardziej bolały. Ćwiczę więc po to, żebym mogła być w życiu jak najbardziej samodzielna. Oprócz rehabilitacji chodzę także na zajęcia, które nazywają się terapia zajęciowa. Na terapii zajęciowej uczę się smarować chleb masłem i ubierać się, wiązać czapkę pod brodą i buty. To nie jest proste, gdy mięśnie nie chcą robić tego, co ja chcę, żeby robiły. Mam też zajęcia z ciocią Eweliną. Ona jest logopedą i uczy mnie mówić. Przez to, że moje mięśnie nie chcą ze mną współpracować, mówią trochę niewyraźnie. Moja rodzina i przyjaciele rozumieją mnie. Ale jak ktoś ze mną rozmawia pierwszy raz w życiu, to ma czasem problem, żeby mnie zrozumieć. W domu mamy dużo specjalnych urządzeń, które mi pomagają. Pionizator pomaga mi stać. Nie siedzę na normalnym krześle, ale mam specjalne krzesełko dla dzieci. Ma ono kółka i mogę nim jeździć po domu. Na nogach noszę łuski, a jak wychodzę na dwór, jeżdżę w specjalnym wózku. Oprócz tego mam dwa specjalne kombinezony. Dzięki nim łatwiej jest mi trzymać się prosto. Wszystko musi być specjalne, nic zwyczajnego. Nawet butów rodzice nie mogą mi kupić w zwykłym sklepie. Noszę takie robione specjalnie dla mnie. Zawsze wieczorem siedzimy wszyscy razem na plaży. Ja, Leo, Szymek i Zosia, nasi rodzice i rozmawiamy. Wczoraj mama Zosi poprosiła, żebyśmy się zastanowili, czy nasza niepełnosprawność ma jakieś dobre strony. Bo jak się nauczymy ich dostrzegać, łatwiej będzie się nam żyło. Zrobiło się cicho. Wszyscy zaczęliśmy myśleć.
Po chwili Zosia nieśmiało powiedziała, że w sumie fajne jest to, że mama nie wyśle jej po zakupy w najlepszym momencie gry albo filmu i nie każe jej wynosić śmieci. Wtedy mama Zosi uśmiechnęła się. Leoś zaraz dodał, że dla niego fajne jest to, że rodzice wciąż noszą go na rękach, chociaż on już dawno z tego wyrósł. A potem jeszcze powiedział, że dzięki temu, że jeździ na wózku, nikt mu nie może podstawić haka. No i nie bolą go nogi na spacerze. Ale najlepsze jest to, że ma najfajniejszy wózek spośród wszystkich kumpli i tylko on może nim sterować. Szymek powiedział, że zazdrości nam wtedy, gdy on sapie ze zmęczenia na WF-ie, bo my nie musimy biegać. Wtedy ja się uśmiechnęłam i powiedziałam, że mnie przynajmniej nikt nie skrytykuje, że nie mam kondycji i prowadzę siedzący tryb życia. Długo jeszcze siedzieliśmy na plaży i rozmawialiśmy. Moi rodzice mówią, że przeszkody są tylko w naszych głowach, bo fajne życie nie zależy od sprawnych nóg i że trzeba umieć się uśmiechać. Potem powiedzieli jeszcze, że trzeba marzyć i wierzyć. I ważne, żeby nas ktoś kochał i żebyśmy my kochali. Wtedy wszystko będzie możliwe. I ja to wiem, bo moi rodzice bardzo mnie kochają.